Chodź do mnie, Bobby. Jesteś taki uroczy. Ojej, tylko twój dom się całkowicie rozkleił. Nie martw się. Zbuduję ci nowy super domek. Chwileczkę. Twój najlepszy przyjaciel Jamie go zbuduje. Spodoba ci się. Gotowe. Odlotowy dom dla najwspanialszego psa na świecie. Bobby, chodź szybko zobaczyć swoją nową budę. Podoba ci się? Cieszę się. Co się dzieje? Czy ktoś się obok buduje? To niewiarygodne. Domek jest już gotowy. To było szybkie. To fantazyjny zamek dla mojej ukochanej i uroczej kotki Betty. A to chyba są niestety nasi nowi sąsiedzi. Pies? Okropność. Witam, sąsiedzie. Witam. Zabierz stąd tego niewychowanego psa. Straszy moją Betty. Kochanie, cicho, cicho, chodźmy stąd. Dobra, postawię tu znak, żeby twój pies nawet nie zbliżał się do domku mojej słodkiej Betty. Moja wspaniała kotka. Myślę, że twój domek wygląda troszkę zbyt ubogo. Ale twoja ulubiona pani już wie, co trzeba zrobić. Najpierw przemalujemy cały dom na różowo. My, dziewczyny, kochamy różowy. Pięknie. Teraz dom wygląda jak wielka różowa pianka. Ale wciąż czegoś brakuje. Wiem. Musimy zaznaczyć, że to domek kotki Betty. Więc, kochanie, oznacz cały domek. Och, twoje mruczenie jest dla mnie bardzo ważne. Tylko zapomniałam o dachu. Ale już mam pomysł. Jestem pewna, że papierowe rybki będą wyglądały tam świetnie. Betty uwielbia rybki na śniadanie, obiad i kolację. A jeśli jeszcze cały dach będzie w rybkach, to będzie w niebo wzięta. No co, Bobby? Jesteś gotowy, aby ulepszyć swój domek nie do poznania? Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Zacznijmy od pomalowania. Oj, a gdzie jest pędzel? Dziękuję, Bobby, przyjacielu. Zaraz pomalujemy dom na słoneczny, żółty kolor, aby zawsze wyglądał ciepło, przytulnie i miło. W przeciwieństwie do tego u kociarzy. Na dach też wymyśliłem coś ciekawego. Mój dziadek miał kiedyś dalmatyńczyka. To biały pies z czarnymi plamami. Pomyślałem, że będzie fajnie powtórzyć ten sam wzór. Wyszło mi całkiem nieźle. Bobby, podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Nie skacz obok drabiny, bo spadnę. Oj, aj! Auć! To boli. Bobby, jak mogę być na ciebie zły? Trochę kręci mi się w głowie i dookoła latają kości. Mam pomysł. Przykleję na cały dom twoje ulubione kosteczki. Wygląda stylowo i apetycznie. A teraz szybko pobiegnę po najważniejszą rzecz. Kosz z piłkami. Bobby uwielbia bawić się piłkami. Potrzebuje też fontanny z czystą wodą. I wycieraczki, żebyś mógł wytrzeć łapki przed wejściem do domu. O tak, myślę, że wszystko już mamy. Te deski mogą mi się przydać. Mój Bobby uwielbia skakać przez przeszkody, więc zrobię mu cały tor przeszkód, aby zabawa była dla niego ciekawsza i przyjemniejsza. Najpierw ustawię pachołki. O, złapałem. Raz, dwa, trzy. Tego nie widzieliście. No co, Bobby, jesteś gotowy? Ruszaj! Wow, jak szybko przeskoczyłeś tę przeszkodę! I nawet udało ci się pokonać rurę! I pachołki! Już tu jesteś! Zajęło ci to tylko 10 sekund! Jesteś super szybkim psem! Pies przebiegł 100 metrów, wielka mi rzecz. Będę musiała wymyślić jakąś rozrywkę dla mojej kotki. No właśnie! To jej ulubiona zabawka. Betty, lubisz piórka? Lubisz? Kiedy byłaś kociakiem, szalałaś za tą zabawką, a teraz? Jest świetna. Pobaw się, ja zrobię ci w tym czasie drapak. Gotowe. Szybko i pięknie. Potrzebujemy jeszcze wycieraczki. Moja kotka nie wejdzie do domu z brudnymi łapkami. Patrzcie, co tu jeszcze mam. To cały labirynt. Sama go zrobiłam. Betty po prostu uwielbia po nim biegać i zawsze znajduje wyjście. A oto jeszcze jedna jej ulubiona zabawka. Postawię ją tutaj. Aj! Co to było? Uderzyła mnie ośliniona psia piłka. Co za ohyda. A co to za hałas? O nie! Zabieraj swoją piłkę i wynoś się stąd! Nie cierpię psów! Bobby, przyniosłeś piłkę! Dobry piesek, dobry piesek! O nie, Bobby, tylko mi nie mów, że skoczyłeś na naszą kocią mamusię z sąsiedztwa! Idziemy z Betty do domku, zanim twój pies znowu nas zaatakuje. A to, żebyście wszyscy wiedzieli, że domek należy do Betty. Wnętrze domku jest troszkę puste. Zdecydowanie potrzebuję jakiejś aranżacji, aby było miło i przytulnie. Na przykład powieszę mój miękki, różowy dywanik na ścianach. Od razu lepiej. A tu będzie pasować idealnie moja miękka, różowa pufa. Pięknie. O mamusiu! Co to było? Kto skacze po dachu? Nikogo tu nie ma. Ej! Zabierz psa! Strasznie boję się psów! Bobby, Bobby, cicho! Zostaw tego dobrego człowieka w spokoju. Przecież nic ci nie zrobił. Przykro mi z powodu spodni. Dzięki, ale możesz je sobie zatrzymać. A tak przy okazji, jesteś Jamie, tak? W takim razie to paczka dla ciebie. Ale super, idę to rozpakować. Oto i ona. Nowa lampa. Uznałem, że potrzebuję w tym domu więcej światła. Ale skoro to dom Bobiego, zrobimy świecącego psa. Włączamy. Super. No dobra, co tam jeszcze jest? Dywanik z puzli. Podłoga powinna być miękka i przypominać trawnik. A tutaj będzie łóżeczko. Bobby, jak ci się podoba? Przykryjecie kocem, mój kolego. A twój medal olimpijski powieszę w najbardziej widocznym miejscu. Obok innych nagród. Jesteś najlepszym psem na świecie, uwielbiam cię. Co? Też postanowili ozdobić pokój? Ale to wygląda tak żałośnie. Zaraz pokażę, jak można fajnie urządzić pokój, ale dla kotka. Tutaj będą wisieć zdjęcia Betty ze mną. A tutaj umieszczę ekran do oglądania filmów. Miękka pufa. Nie zapominajmy o stylowych dekoracjach, które dodadzą światła. W porządku, a teraz sprawdzimy, czy projektor działa. Oj, działa! Chyba na chwilę oślepłam. Zapomnijmy o tym. Przed nami miły wieczór z moją kotką Betty i naszymi ulubionymi filmikami. Uwielbiam spędzać z tobą czas, moja droga. Bobby, spójrz, to nasza ulubiona część! To takie zabawne! Fajnie jest tak z tobą siedzieć w naszej super chacie. Patrz, to twoja ulubiona Wednesday! Gdzie jest moja Betty? Czy nikt nie widział mojej kotki Betty? Betty! Kici, kici, gdzie jesteś? Betty, kochanie, zamiącz, jeśli mnie słyszysz. Uciekła ode mnie. Jestem złą panią. Jamie, pomóż mi znaleźć moją kochaną kotkę. Nie widziałem jej. Może Bobby? Powąchaj, stary. Masz jakiś trop? Biegniemy. Zaraz Bobby znajdzie Betty. Znalazłeś ją już? Co ona robi w śmietniku? To na pewno ona. Betty, twoja pani cię szuka. Wendy, oto twoja ulubiona kotka. Moja kochana, tak się cieszę, że cię widzę. Dziękuję, Bobby, jesteś najlepszym pieskiem na świecie. Myślę, że trzeba usunąć ten znak. No to co, sąsiedzie? Przyjaźń? Jasne, fajna jesteś. Od początku chciałem się z tobą przyjaźnić. To miłe. I nasze zwierzaczki też się zaprzyjaźniły. Są takie słodkie, mimo że są zupełnie inne. W Podobało Ci się wideo, więc jak najszybciej subskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, kogo bardziej lubisz. Psy czy koty?